Moi drodzy, na sobotę zachęcam do wysłuchania mojego wystąpienia, bo muszę odpowiedzieć na list tak zwanego biskupa, na tak zwany list, który był w niedzielę w Wykrocie w Ostrołęce. Po kilkunastostopniowym mrozie, śniegi to na kopary odsypywały drogę. Wszyscy ludzie w mrozie się modli, marznie, a jakiś tam tak zwany biskup pisze tak zwany list do tak zwanych pielgrzymów do miejsca tak zwanego Białej Wykrocie. Więc skoro w liście było nadmienione, że to jakiś jest nurt grzecheński, a to dotyczy wystąpienie większości naszych ludzi, dlatego w niedzielę na temat tak zwanych pielgrzymów do tak zwanego miejsca objawień w Wykrocie powie wam kazanie. Ale to nie będzie tak zwane kazanie, tylko odpowiedź do tych, którzy taki list wyprodukowali, żeby honor mieli na wiosnę, powiedzą, kiedy ciepło, to ludziom to łatwiej przyjąć. Mróz, wiatr, zadma, bo u nas jest wiosna, ale tam mrozi. Po całonocnym przyjściu najpierw pogodnie witają, zachęcają do ofiar na życie konsekrowane, a później na końcu. W związku z tym przy następnej pielgrzymce za miesiąc wszyscy składacie ofiarę 33 grosze, by był to nasz protest przeciwko faryzeuszom i Judaszom. 33 grosze za miesiąc, taką tam ofiarę złożycie. Jeśli Matka Boża pozwoli, za miesiąc na tą pielgrzymkę przyjadę, niedzielną mszę świętą przesunę na 15 grzewieni. Jeśli mi pozwoli, bo nie mam pozwolenia, to tam będę i dziś apeluję, żeby za miesiąc w Wykrocie nie było nas 300, a 600. Pójdziemy w wielkiej miłości, o tym wszystkim wyjaśnię i powie w kazaniu sobotnim, stąd go będę zapowiadał. Agatkę proszę, aby zrobiła migawkę na telewizji tylko krótką. Za ksiądz Piotr zaprasza na kazanie o tak zwanych pielgrzymach, o liście o tak zwanych pielgrzymach i do miejsca tak zwanego objawień w Wykrocie. Więc to tu dzisiaj zapowiadam, czuję się waszym ojcem i dlatego skoro oni piszą, to czemu ja nie mogę powiedzieć? Dzieci, jest wolność. Rozumiemy ten mechanizm. Jest miejsce i się to objawiła. Wolno nam? Wolno, dzieci. Dlatego cieszcie się, że kto tam bierze udział w pielgrzymce do Wykrotu, nigdy nie odchodzi bez pomocy, bo to Matka Boża obiecała. Więc tę pieśń to będzie hymn naszej pielgrzymki do Wykrotu w pierwszą sobotę marca. Jeśli Matka Boża pozwoli, jadę stąd. Samochodem biorę 9 ludzi i będzie niedzielna msza o 15. Co się stanie? Jakiś to jest problem, pójdę tam z wami, aby was na duchu utrzymać. Jeśli byłby wyjazd, to przynajmniej bym prosił kilkunastu rycerzy do obsługi w moim rejonie.